Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski, witam was w Hearts of Iron 4 na modzie na DLC. Znowu mówię o tym modzie, nie mam pojęcia, mam jakoś przyzwyczajenie z tymi modami. Słuchajcie, jest duży problem, jest bardzo duży problem, jest ogromny problem, gdyż Japonia lada moment wypowie nam wojnę. Są na 19 dni na to, żeby się jakoś zorganizować, uzbroić się na wyspach. Jednostki są gotowe, tak? Nawet kliknę wam B, żebyście szybciej podeszli. Wam też kliknę, żebyście szybciej podeszli. Wy jesteście tą dywizją, która musi szybko podejść. No a wy puszujecie Związek Radziecki. Nie wiem jak to wyjdzie z tym puszowaniem Związku Radzieckiego, ale już podeszli pod Iwanowo i tak dalej. No są Leningrad, no i nie tylko w sumie, bo jak Moskwa została zdobyta, no to jest najważniejsze. Zrobiliśmy naprawdę dużo w tej wojnie i ja będę chciał sobie zdobyć cokolwiek, a z pewnością, no tutaj, ten rejon mnie najbardziej interesuje. Tylko my go stracimy od razu. Uwierzcie, my ten rejon stracimy prawie od razu, jeżeli chodzi tu tak daleko. Bo jeżeli chodzi o ten rejon tutaj, to my się bronimy. Easy. A wiecie co? Mógłbym tutaj zrobić. Mógłbym zrobić tak, 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 tak. I chciałbym, żeby to było tak, że wy się zbudujecie tu. O, nawet nie potrzebujemy. Nie, tutaj infrastruktury nie odbudujcie, bo i tak te infrastruktury zabędą ruscy, więc my tutaj nie potrzebujemy. Zbudujmy te bunkry. W ciągu tam kilku dni będziemy mogli to zrobić i się tym zająć, bo tak to co? Będziemy tutaj stali, uzbroimy się. To są po jednej dywizji, ale to są dywizje 40, więc tutaj nie będzie akurat problemu. Artyleria, pojazdy samochodowe, wszystko nam się produkuje w dużych ilościach, ale zanim nam się to rozkręci, zanim ten przemysł powie, hej, jesteśmy potężni, no to trochę czasu minie. Nie ukrywajmy, trochę czasu musi minąć. Myśliwcy się produkują, czy mamy tutaj władzę, czy mamy ogólnie lotnisko w tym rejonie? Baza lotnicza. Gdzieś jest, ale gdzie? Nie mówcie, że baza lotnicza... O, shit, tu jest. Najgorzej, bo jeżeli tam jest baza lotnicza, no to nie jest dobrze, to nie jest dobre dla biznesu. Dobra, czekajcie, zmniejszmy sobie produkcję tych wszystkich okrętów na rzecz konwoi, bo nie mamy żadnych konwoi, a my tylko będziemy potrzebować dużo. Cyk, 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 cyk. Nie wiem, może dokończmy ten okręt na przykład, o, bo akurat 24 maja to będziemy mieli nowy okręt. Bo jak, Związek Radziecki jest zbijany, został im tylko Leningrad i upadają. Możemy już wycofać nasze wojska specjalne i ruszyć nimi w linii tej do Leningradu. Zajmując przy okazji takie jakieś okoliczne miasta, wsie i tak dalej, które mają jakieś po jednym punkcie, po jednym punkcie, po jednym punkcie. Prawda? Jak co, co tu się dzieje? O! Widzę, że was też wybijają dość ostro. Możemy sobie obsadzić jeszcze jakichś ludzików do tego rządu. Nie mam pojęcia, czego go moglibyśmy tutaj dać. Będę chciał dać Detroit Arsenal, bo to jest, widzicie, ciąg lekki, średni minus 25% i chyba tym się zajmę, bo chcę, abyśmy mieli taką sytuację, że produkujemy tych ciągów dużo. Dobra, i co? I zwiększa się ta produktywność? No, z 250 na 377. Dobra, Japonia już jest gotowa powiedzieć na wojnę. Więc proszę mi się teraz ładnie ustawić i proszę mi się ładnie rzucić oczywiście w ich stronę. Rzucicie się, proszę mi się tam rzucić. Zobaczymy, no na razie jestem cierpliwy i czekam na rozwój sytuacji. Przy okazji moglibyśmy zrobić właśnie ustawę o dwóch marynarkach i potem z tego możemy chyba zrobić misja morska i statki typu Liberty. To też to zrobimy, bo szybkość produkowania konwoi przyda się nam, bo mamy trochę tych konwoi, jest, spoko, nie ukrywajmy, że nam nie zabiera tego, nie jest tak źle, ale mogło być lepiej. Stocznie, no przydadzą się. Jeżeli chcielibyśmy zrobić kiedyś im Rule Britannia, znaczy Rule the Navy i tak dalej, no to potrzebujemy trochę więcej tych stoczni. Bo tak to miejsca mamy. Powiem wam nawet, że mi się zdaje, że was zwiększyli miejsce. Miejsce na fabryki w Stanach Zjednoczonych. W ogóle, czy my rozbudowaliśmy technologię na poziomie 41? No nie, znaczy chodzi mi o przemysłową. Nie rozbudowaliśmy amerykańskiej technologii na poziomie 41. Zrobimy to po armacie 57 mm. Zapominam o tym, jak się dużo dzieje, to potem zapominam. To kiedy wy to macie? Jeszcze nie macie tego. Jeszcze nie. To kiedy to będzie? W ogóle jaka wojna ofensyw? A, bo Nowa Zelandia jeszcze nie upadła. My będziemy musieli skapitulować Nową Zelandię. A to nie będzie trudne. Jeżeli nagle się okaże, że Japonia nie wypowie nam wojny, a raczej wypowie wkrótce w najbliższych dniach, no to wtedy się po prostu rzucimy na Nową Zelandię. Chociaż widzę, że nie będzie takiej potrzeby. Bo już Brytyjczycy wylądowali z imperialną Nową Zelandią. Czyli tutaj takim fragmentem po prostu takiej brytyjskiej kolonii, bo sobie Brytyjczycy mogą odnowić. Ile macie dywizji? 4? 4, czyli ktoś nie decentuje się od tyłu, no i Despacito i tak dalej. Czy ktoś w ogóle tam próbuje się decentować? Tak, próbuje się decentować. To ja już nawet nic nie robię w tym celu. Cyk, cyk. No, Japonia, wypowiadaj tej wojny, ja już jestem gotowy. My body is ready.
Paliwa mamy wszyscy od nas. Ściąga... W ogóle ktoś od nas ściąga to paliwo? Rzesza niemiecka. To dobrze. Dobra, wycofaj się, nie produkujmy tego. Nawet jak mamy dużo tych fabryk, to możemy mieć zawsze jeszcze więcej. Bo nawet, wiecie, jeżeli nawet Japończycy powiedzą, no wiecie co, to w sumie to my żartowaliśmy z tą wojną, to my powiem, ale my nie żartowaliśmy, naprawdę chcemy tej wojny. My naprawdę chcemy, żeby ta wojna się rozpoczęła. Was mogę wystawić, ale jeszcze nie będę wystawiał. Poczekamy, aż nasze wojska się wyszkolą, tak aby wystawić jak najbardziej gotowe dywizje. Tutaj ciężarówki muszą się pewnie rozgrzać i tak dalej. Jak to w ogóle? Karabiny, wyszliśmy na plus. Pepans, jeszcze nie. Wiecie co, już nie potrzebuję tych karabinów. Dostajemy jeszcze tych karabinów dziennie, że... No to są ładne ilości. W ogóle Pepans. Kto korzysta z Pepansów w dzisiejszych czasach? Wy? Nie. Wy korzystacie, prawda? Nie. To kto korzysta z Pepansów? Wy korzystacie z Pepansów! Ja to źle kliknąłem. No. Tak chciałem zrobić od samego początku. Ja się zastanawiam, dlaczego mi Pepansów brakuje, skoro ja nawet tego nie produkuję i... No nie mogę nie mogę nic z tym robić, prawda? No to już jest wszystko jasne. Wychodzimy na plus, jeżeli chodzi o sprzęt, oprócz tych cholernych ciężarówek. A ciężarówek będzie nam brakowało dużo, 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 dużo i jeszcze więcej. Mamy 31 tysięcy do zupgrade'owania. Nie możemy tutaj nic zrobić z tym. Upadek Baku. Czy jak Baku upadło, to już za chwilkę będzie... Ej, Leningrad już upadł. Związek Radziecki powinien skapitulować. Chyba, że uda mi się jeszcze podejść... Nie no... Wolałbym tak nie podchodzić pod Archangelsk. Serio, chociaż widzę, że zostawili nam ten front bardzo mocno. Sebastopol upadł? Upadł Sebastopol. Ustawa marynarce na dwóch oceanach, bla bla bla. Komisja Morska co robiła? Dodawało nam stocznie. No to jeżeli dodawało nam teraz to stocznie, no to teraz cyk, cyk, cyk. Rozbudujcie proszę nasze okręty. No i teraz to powinno być... Teraz to powinno jakoś tak działać ładnie. Rakiety M8 to może, nie wiem, mieliśmy rozbudować biznes, a rozbudować biznes mamy na myśli przemysł. Pojazdy samochodowe 4001 brakuje. 40 dziennie, czyli to jest około 100 dni, chyba że zrobimy taki myk zwany... Ile tutaj artylerii? 5000. Robimy to tak, ściągamy sobie więcej gumy. Możemy siadać troszkę z karabinów na przykład, tak po prostu, żeby włożyć masową motoryzację naszej armii. Działa! 56 ciężarówek dziennie działa. I co Japończycy, boicie się? Nie wiem kiedy oni to w końcu powiedzą. Czekajcie, możemy też podbić. 25 dni. Niemcy nam nie wejdą w tej wojnę, bo jesteśmy sojusznikami, więc my się akurat niczego nie boję. Nie, nie, jedna dywizja tylko będzie tutaj potrzebna. Te cztery dywizje to nawet w sumie nie wiem po co się szkolą i dla kogo się szkolą, ale nie się szkolą. Bo to mamy co? To są nasze dywizje, które nic nie robią. A wy nie mieliście chronić wysp czy coś? Wait. Wy mieliście bronić wyspy. Tak wiem, Japonia wypowiedziała mi wojnę. Who are you? Bo jak, wypowiadacie wojnę. Dobra, stało się. Dobrze, 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 dobrze. Czyli tak możemy wezwać. Ale ja się zastanawiam, czy my teraz musimy. Czy wy jesteście w wojnie z nimi? Z Japończykami znaczy się. Nie jesteście w wojnie z Japończykami. Możemy was wezwać nasze do wojny z Japończykami. O, nawet nie przyjmiecie. Bo macie niezabezpieczone granice. A Brytyjczycy by chcieli? Załóżmy Brytyjczycy. Na przykład Japończycy by się zgodzili, ale my możemy sobie poradzić z Japonią sami. Dobra, na początku może wypłyniemy i pochronimy te nasze wysepki. Bo ja myślałem, że one są już tutaj chronione, a okazuje się, że to nie jest... Okazuje się, że nasze wysepki nie są chronione w ogóle i teraz zrobił się problem i przypał. Wczesny kadłub z 1940 roku, nie będę tutaj nic eksperymentował na chwilę obecną. Wczesny kadłub z 1944, to nie mogę tego przyspieszyć niestety, nie mogę. Przemysł bym trochę jeszcze bardziej rozwinął. A później zajmiemy się marynarkami i tak dalej, bo Niemcy już rozumiem co chodzi, bo wzywamy Niemców tutaj, a oni zajmują gumę i już w ogóle gumy nie mamy nigdzie, ever, ever, never. Sprzęt wsparcia się zgadza, ciężarówki się jeszcze nie zgadzają, zrobimy im takie despacito i tak dalej, że pamiętają się, nie pamiętają. Dobra, musimy mieć marynarkę tutaj. Gdzie jest jeszcze nasza część marynarki? Złączcie się w jedną. Złączcie się w jedną. Ja muszę to wszystko złączyć sobie w jedną. Ja muszę mieć całą jedną flotę...
A, bo jesteście tutaj. Where are you? Gdzie ty jesteś? Morze Południowochińskie. Czy ty się z kimś bijesz? Nie, może uciekaj. Uciekaj, zrobimy jednego takiego wielkiego bloba, z którym będziemy pływać. Teraz taka Japonia może mieć większy problem, bo z pewnością nie ruszy całą flotą. Wiecie dlaczego tak myślę? Nie da produkując 26 ropy. Ale mogą mieć problem z ruszeniem całą flotą, bo my produkując o wiele więcej mamy o wiele fajniej. 155 artyleria M114, to możemy już przeznaczyć na produkcję tej artylerii. Tak samo jak moglibyśmy jakieś armaty 57 mm przeznaczyć na produkcję. Na przykład, nie wiem, tyle. Sądzę, że to będzie w porządku. Ciężarówki za chwilę nam się nadrobią, a z wami bym rozwinął jeszcze do końca na przykład budownictwo, nie, bo i tak dużo budujemy. Nie mam w ogóle lotniczych zrobionych, mamy same samoloty. Najgorsze jest to, że nie mogę pójść więcej tych doktryn, to mnie boli. Zwalaj to. Dla 50 expa? Jasne. I nasza cała flota się zbliży do takiego jednego wielkiego miasta. Taki jeden fajny blob się zrobi. No, pójdźcie tu. Nie wiem gdzie jesteś, ale masz tu przypłynąć. Wszyscy macie mi tu przypłynąć. Macie mi tutaj przypłynąć, mamy zrobić jednego wspaniałego bloba. Będzie to nasze USS Navy Force i ostateczne, i jedyne. Tylko na pewno tak lata płynie. Tutaj jest nasza główna, okej. Ej, wait. Skoro mamy nowy okręt, musimy jakiś wariant stworzyć. Ale to musi być taki potężny. A gdzieś nie, możemy, wiecie co zrobić? Przeznaczymy sobie jeszcze kilka technologii właśnie tutaj na jakieś działka i nie tylko. Z Japonią trzeba wygrać na morzu. Z Japonią trzeba ograć na morzu, to jest ważne. No gdzie wy jesteście? Kajże wy jesteście? Dlaczego mi tu nie płyniecie? Ty jesteś tutaj. No płyń tu. Dobrze. Ty jesteś gdzie? Gdzie ta jednostka jest? Nie ogarnię, naprawdę to jest ciężkie. Czasami te floty są ciężkie dla mnie. Kadłub z krążownika 1936 roku jako New Orleans class, bo to jest jako pewnie stara klasa obstawiam, tak? Bo to mamy krążownik taki bardziej atakujący, albo taki mniej atakujący, prawda? A to jaki masz? Masz całe plusy i bonusy, maksymalna szybkość tylko spada, ale... Nie, no nie będę marnował tych fabryk na to, żeby byłoby coś lepsze czy gorsze. Na razie jeszcze produkujemy te stare okręty. Mamy swój pancernik SS w klasie floty. Możesz tutaj... Płyń tutaj. Nie wiem jak sobie te pancerniki mogą poradzić, ale pewnie jakoś muszą. Mamy co? Mamy jeden lotniskowiec, 5 ciężkich. Nie no, taką flotą, która będzie pływała i będzie miała to paliwo, może coś porobić. ZSRR kapituluje. O, super. Teraz nasza kolej, tak? To ja chcę to. Nie stać się za to. Pomijmy sobie, aby wziąć więcej. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. I czy chcemy więcej? Nie. Dla mnie już jest gotowe. Oczywiście bierzemy sobie taki piękny kawał terenu, ale na tym się chyba to kończy, bo i tak tego nie utrzymamy. Ale chciałem, żeby po prostu ten rejon był takim naszym rejonem, bo widzicie, że większa rzesza niemiecka po prostu bierze dla siebie wszystko. A my tutaj bierzemy coś, co jest nasze. Mógłbym oczywiście pójść dalej, ale chciałem tyle, bo i tak my to potracimy na rzecz wojny po pierwsze. A po drugie, my sobie to, znaczy nie tyle co potracimy, co Jezus Maria, to jest straszne. Co po drugie, moi mili, moi kochani, moi najlepsi, że nie chcę tam nawet ustawiać wojsk w przyszłości na wojnę. Dobra, te 12 dywizji, nie wiem co, czy coś robić ze swoim życiem, czy coś. No właśnie, zajmują te wysepki, Phoenix i tak dalej. Znaczy, ja bym tutaj, wiecie co zrobił? Musimy uczekać jakieś wyspy, na przykład tutaj, taką wysepkę, na przykład porady i tak dalej, bla 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 bla. Wypłyniecie, tu są nasze, o tu są kolejne okręty, które zostają się, jest, są nasze okręty, tutaj są nasze okręty, tutaj, w tym miejscu, tak jest. Jeszcze ten jeden. Gdzie ty jesteś?
Nie wiem, jaka to jest. O, coś tu mi się zaznaczyło, to jesteście wy? No to jesteście wy, no to... Proszę mi tutaj płynąć. I macie mi wszystkie okręty, dawać do Battleship. Tu, czekajcie. Macie mi dać tutaj, macie mi dać do Battleship Battle Force. Battleship Battle Force. Tutaj tak samo. Bez zmian. No i bez zmian. O, Stalina brakuje. Patrzcie się państwo. Ciągnijmy sobie może od Turcji. Cyk, 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 cyk. Jesteście tutaj, jesteście tutaj. No to, panowie, mamy potężną flotę, z którą możemy wystartować, możemy zadziałać cokolwiek. Jeszcze płyną do nas te nieszczęsne pancerniki. Znaczy nie, nie pancerniki. O! Dobra, cyk, cyk, cyk. Bo nam zajmują ten, bo nam zajmują okręty. Siedzicie w Kalifornii, bronimy się tutaj, tutaj się bronicie. Moglibyście pływać... Zamówimy o tym regionie, to się dowiedzcie o tym regionie. Po to tam płyniecie, żeby się dowiedzieć. Płyniesz? Płyniesz. Jakżeż? Aha, dobra. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Macie jeszcze raz. Tak, tak i tak. No, patrzcie, pływać tylko tutaj. Oj, 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 przebili nam się przez porty. To nie jest dobrze. To nie jest dobre. No nie mamy fragmentu, którym jednostki mogą nie atakować. Komisja morska. Statki tylko Liberty. Liberty Desire. I wyprodukujemy sobie odpowiednią liczbę konwoi, bo mamy... No, nie brakuje nam jeszcze sobie tych konwoi. Za chwilę będziemy ich bardzo dużo. Japończyki nam tutaj siedzą. Gdzie jest reszta armii? My na to nie pozatopali tych konwoi. No właśnie. Gdzie jest nasza flota? Tutaj, wiecie co? Macie mi po prostu chronić te wszystkie konwoje. Macie eliminować przeciwnika, który tutaj pływa. Zawiedliście się? Nie no, biją nam te konwoje, biją nam, biją. A my dalej jesteśmy w wojnie ofensywnej, bo nie potraficie sobie poradzić z Nową Zelandią. Kurde jego mać, to jest Nowa Zelandia! To jest tylko Nowa Zelandia, to ma 5 i 6 fabryk, 3000 ludzi w rezerwach, więcej ma owiec niż ludzi. No ale jak tak chcecie. Jest w ogóle nasza reszta dywizji. Bo tak, bo widzę, że tutaj się wszyscy obsadzili, poczekamy aż nasi sojusznicy się bardziej obsadzą. A my zrobimy wtedy taki typowy rush, my zrobimy taki typowy rush i po prostu wygarniemy. Chciałbym, żebyście się ustawili tak i tak. Gdzie wy jesteście? Gdzie po niej w ogóle reszta floty? Gdzie oni są? Zachodni Pacyfik, to... Znaczy najgorsze jest to, że szykują miliony tych desantów. My też musimy przeszkłać milion tych desantów i w ogóle czy będzie to możliwe, gdybyśmy się zdesantowali w Japonii? Bo ciężarówki, czekajcie, ciężarówki są gotowe do wystawienia. No to ciężarówki wystawiamy, nasze super szybkie dywizje. Super, uper szybkie dywizje. Dobra, proszę bardzo, witamy w naszej rodzinie. Dostajecie pod siebie rozkazy generała Lautona Collinsa. Tak, Lauton Collins byłby dobry, Lauton Collins będzie dobry. Potem moglibyście się osiąść. Wiecie gdzie? Moglibyście mi się osiąść na przykład... tutaj. Czekajcie, nie tu. Tu. Wyliczej mieć za dużo. Na Midway. Musimy Midway rozbudować jako bazę morską. Czekajcie, cyk, 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 cyk. Nie, 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 nie. Tak. Moglibyśmy jeszcze bardziej rozbudować nasze ten, nasze Władywostoki, nasze tutaj dotąd. Jak to by wygląda? Czy nasze wojska tutaj w ogóle podejdą? Czy mamy jakiekolwiek wsparcie nasze tutaj armii, która miała wpłynąć? Gdzie są ci żołnierze? Gdzie się podzieli tamci żołnierze? Co wy robicie? Co oni robią? Niech mi ktoś wytłumaczy, co te wojska robią. Są zmęczone, a wy czy jesteście zmęczeni na wakacjami? Czy macie flotę? A, bo dobra, bo konwoi tych dalej nie mamy. Produkujemy tego na ogromnej ilości, ale dalej tego nie mamy. Dobra, może ściągajmy stan III Rzeszy. Może dzięki temu zwiększyć na prędkość. Albo na chwilę obecną zróbcie to, bo będziecie jak górze. No szkoda, że im brakowało stali z tak błahego powodu.
Wybronić się, wybronimy, wybronić się, wybronimy. Najgorsze jest to, że zajmują te wysepki, a my dalej nie możemy iść obsadzić tych wysepek. Bo nie mamy tych konwoi, bo ściągnęliśmy na siebie za dużo ledlisów. Cyk, może weźmy sobie na szczyt lepsze działa do pancerników, działa 38 mm. 380 mm, to musi tak być piękne uderzenie. Tylko jedna rzecz, cyk. 20 minut, super, bo musiałem sprawdzić, że się nagrywa w ogóle. Więcej fabryk? Więcej fabryk. Nigdy tego za mało. Zważywszy, co mają Niemcy. Mamy dwukrotnie gorszy przemysł od nich. Byście chcieli zrobić kontratak w tej formacji tu? Dałoby radę? Nie no, dałoby radę. Atak z dwóch stron. Atak z dwóch stron to mógłby się powieść. No, cyk, cyk, cyk. No, co to za koń? Dobra, istujcie teraz sobie. Regenerujcie się i istujmy. Bombardują nas, to jest nieprzyjemne. To jest tyle tych nieprzyjemnych rzeczy, ale są konwoje. Patrzcie, są już konwoje. Naprodukujemy się dużo tych konwoi i nasze wojska w końcu będą mogły płynąć. Marynarko, czy ty chronisz te obszary? Cyk, cyk, cyk. Bo widzę, że inaczej będą płynęli. Więc fajnie, gdybyście płynęli tak jakoś razem. Bo to będą nasze ciężarówki. Boże, święto, na pewno na ten Midway. Że na ten Midway to one umrą najprawdopodobniej, ale będzie śmiesznie. On Midway, Władywostok, wszystko się buduje na dużą ilość fabryk. W Władywostoku musimy odbudować fortece w ogóle. Bo próbowaliśmy teraz zraszować nasze fortece, które im się udało bez problemu w sumie zdobyć, tak sądzę. Nasze wojska tutaj uchodźców, bo oni nie są w stanie wojny, więc nie mogą ich tutaj zablokować, skociołkować czy coś, więc nie ma ofiar, tutaj nie ma takich ofiar. Japonia straciła 15 tysięcy, my 7 tysięcy. Tylko nas straty nie bolą, bo możemy przejść zaraz za 5% pobór, a oni już prawdopodobnie są na większym. No oni są już na 5% i mają tylko 400 tysięcy. My posiadamy o wiele mniejszą tą armię, a statki typu Liberty, super. No to teraz jak mamy statki typu Liberty, róbcie! O. Biuro okrętu, tory tego lotnictwa, nie, nie, nie. Możecie to zrobić. Oj, tutaj co wy jesteście za armią? Wy mieliście innego generała mieć, Collinsa. Dobra, i wiecie co? I chciałbym raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć. Zobaczymy jak się bronił na Wyspach Japońskich. Na czym jak się bronią na Wyspach Japońskich? Bo gdzie macie... Czy tu są łąki? Bo na tym mi zależy. Tu są łąki. Tu możemy się desantować. Za czym jak to pójdzie? Słabszy wróg czy coś? Wiecie o tym? Może być słabszy wróg. Spodziewają się tam słabego oporu wroga, więc to jest dla nas fajna rzecz, że mogą tam być słabsi. Bronimy niektórych wysepek, więc to akurat się nie ma co martwić, tylko boję się o Alaskę i tak dalej. Jeżeli wezmą nas, powiedzą, hej, wypowiadamy wam wojnę i nasza to Alaskę się desantują, naszym chyba już powiedzieli. To wtedy my możemy zrobić taki myk, że po prostu się w nich bijemy. Dobra, czekajcie. Bitwa morska, ajej. Widzę, że już ściągamy im flotę. To jest dobre, widzicie? Ściągamy im flota, 23 niszczyciele, jeden pancer, jedna łódź podwodna i jeden lekki krążownik to jest chyba. Ale stali ściągnięci. Marynar, tutaj bitewka się udała. Cyk, cyk, cyk. Możecie zrobić ich więcej fabryk, chociaż nam się kończą jeszcze powoli fabryczki, nie ściągają nas tak dużo jak wcześniej. Znaczy, jeżeli pójdzie źle, no to wiecie, dajmy ograniczony handel i tak dalej, bo nie musimy ten. Nowa Zelanda kapituluje, w końcu zniknie to, że jesteśmy w wojnie ofensywnej. No i mamy 100% poparcia dla wojny, 100% poparcia dla wojny i to jest super. Tylko najgorsze jest to, że teraz będziemy tracić zaopatrzenie, bo ten rejon jest za mały, żeby wszystkich zaopatrzyć. Ale, ej, Jezus Mary, co wy im robicie? Ale wy masakrujecie te floty. Właśnie, my masakrujemy te floty, bo nie wiem czy pamiętacie, ale w wojnie domowej badaliśmy to. Widzicie, wykrywanie okrętów podwodnych, więc my po prostu bawimy się z tymi okrętami podwodnymi, kotka i myszkę. Dobra, zróbmy sobie jakieś to kierowanie ogniem i tak dalej. Musimy wygrać z Japonią na morzu. Jeżeli wygramy z nimi na morzu, oni będą tracić te okręty, nawet nie wypłyną wszystkim, to wtedy będzie kozak. Kolejna łódź podwodna poszła na dno. A wy płyniecie sobie dalej. Dobra, ej. To znak jest tylko jeden. Musicie zrobić mi taki atak, żebyśmy powiększyli to terytorium po lotnisko.
które chyba było tutaj, jak pamiętam, w tym rejonie. Będzie to ciężka batalia, bo to są góry w głównej mierze, no ale damy jakoś sobie radę. Fabryczek, fabryczek więcej, cyk, cyk, cyk. I może w przyszłości też więcej stoczni. Damy już tutaj na kolejkowanie shiftem, abyśmy trochę mogli więcej to pobudować. Jak wygląda desant? 70 dni, czyli widać te 10% taniej w sumie, zabrało nam ten. Powie jak, szykujecie się? Szykujecie. Przeszykujcie się spokojnie. Ten generał to jest koks od ataku, pamiętajcie, to jest ziomek, który po prostu potrafi atakować. Co? Senacka Komisja do Spraw Handlu zachęca przedstawiciela senatora Waszyngtona rozpoczęcia przesłuchania w sprawie kondycji tamtejszego przemysłu stoczniowego. Według ekspertów znaczna część amerykańskiego handlu opiera się na wymianie krajami za ocenę. Dlatego powinniśmy pilnie rozbudować nasz przemysł stoczniowy. Stan Waszyngton został wskazany jako ten, który należy dokonać dużych inwestycji. A kilku członków komisji wyraziło oczekiwanie, że Douglas MacArthur przeznaczy ten cel na środki. Jestem spoko, bo jeżeli mam czasami poparcia i tak chcieliśmy budować flotę, prawda? Czekajcie. Czekajcie, co mówię, tak czekajcie. Jest sadzenie kanału panamskiego? No może nie. Gdzie jest to zadanie? No, pokażcie mi to zadanie, bo... O, jest, jest, jest. Waszyngton zbudowany dodatkowo stocznie, okej. Waszyngton to był... Ale stan Waszyngton, tak? Ojej, przepraszam. Floryda? Czekajcie, co? Czemu Floryda odbudowała sobie port? Dlaczego na Florydzie odbudował się port? Ja tego nie czaję. Lepsze ten działa, lepsze to. Nic, tutaj nie potrzebujemy lepszego. To są działa przeciw. To są działa, które są ten. Zróbcie to. Bangladesz poda wojnę kolejnemu krajowi. Nas to nie interesuje. My sobie zwiększamy nakłady na resztę jednostek. Ciężarówek mamy już 10 tysięcy. Jak uda. O, ściągnęli nam tu jedną dywizję, widzicie? Jedna dywizja nam umarła, musiała gdzieś tam może umrzeć. O, patrzcie, i nas atakują, mamy hej, hej, no chyba nie, przyjaciele. Jesteśmy za mocni w tym rejonie. Nawet mam myśleć, nie dodać pepance wkrótce. Ile będzie to? Minus 111, a spoko, inwestujcie w te pepance. Znaczy, będzie tego o wiele więcej niż minus 111, jakby nie patrzeć. Dobra, wysłuchajcie, mam halowe artylerii co miesiąc więcej. Ale w ogóle jak wypadamy z czasem? No 27 minut, czyli już będziemy mogli kończyć, a największe ofensywy pójdą od najnowszego odcinka, bo tak wiecie, musieliśmy się przeszykować, coś zrobić. No i zadziałać za chwilę. Dobra. Bazy ogniowe. Przemysł stoczniowy. Możemy nadać im na prawa stanu. Ciekawe, czy coś zmieni. Ciekawe, czy coś zmieni, jak im nadamy teraz prawa stanu. Bo teraz będziemy dostawali mniej punktów. Okej, spoko. Ale się flaga trzeba dodać tutaj więcej gwiazdek dla nich. Jak tam biuro okrętów? Widzę, że już mamy tańsze okręty. Ile? Wszystkie? Wszystkie. To dobrze. Możemy zrobić sobie finansowanie, zwiększenie korpusu Marines, albo na przykład, interwencje, zajęcie Kuby, boskie przeznaczenie, kanadyjski korytarz, to już mamy. O, nie będziemy mogli tego zrobić. Widzicie? Nie będziemy mogli tego zrobić, bo już mamy ten. Bo dowolny inny kraj musi to powiedzieć, ma, że teraz cyk. Może będziemy mogli to, nie wiem, klikniemy to i klikniemy i będziemy mogli coś z tym zrobić. Nasza samo się anuluje, o, to chciałem powiedzieć, tak od samego początku. 600 konwoi, to wystarczająca ilość, tak sądzę. Ale jaki dystans się uda, powiem moi drodzy, to już odkryjemy od następnego odcinka, gdyż sądzę, że to będzie to idealny moment do zakończenia tego odcinka. Ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest Hearts of Iron 4 na modzie Mendegans naszymi Stanami Zjednoczonymi. Trzymajcie się ciepło, cześć!